Farida, włoska piosenkarka o urzekającym głosie, znalazła szczególne miejsce w sercach Polaków. Jej historia splotła się z losami jednego z najbardziej kultowych polskich muzyków, Czesława Niemena. Ten esej to opowieść o życiu i spuściźnie Faridy, jej niezłomnej miłości do Niemena oraz o tym, jak wpłynęła na polską muzykę i kulturę. Droga Faridy wiodła ją od słonecznych krajobrazów Włoch do tętniącego życiem serca Polski. Przybyła jako utalentowana artystka, pragnąca dzielić się swoją muzyką ze światem. Ale los miał inne plany. To właśnie w Polsce miała spotkać Czesława Niemena, mężczyznę, którego muzyka już wtedy urzekała cały naród. Ich więź była natychmiastowa i głęboka. Wspólna pasja do muzyki przerodziła się w ponadczasową historię miłosną. Życie Faridy na zawsze splotło się z Polską i jej mieszkańcami. Jej historia to świadectwo potęgi miłości, muzyki i trwałych więzi, które tworzymy ponad granicami. Drogi Faridy i Niemena przecięły się na początku lat 70., w czasie, gdy ich kariery nabierały rozpędu. Miejsce spotkania było tak niepozorne, jak i brzemienne w skutkach przypadkowe spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie. Niemen, już wtedy gwiazda polskiej muzyki, od razu uległ charyzmie i talentowi Faridy. Jej urzekający głos i niezaprzeczalna prezencja sceniczna zrobiły na nim ogromne wrażenie. Wspólna pasja do muzyki szybko stała się fundamentem głębszej więzi. Spędzali godziny dyskutując o melodiach, tekstach i transformacyjnej mocy sztuki. Rozmowy toczyły się swobodnie, odsłaniając wspólne marzenia i aspiracje. Studio nagraniowe, początkowo miejsce pracy, przekształciło się w sanktuarium rodzącej się miłości. Przyjazd Faridy do Polski oznaczał nowy rozdział w jej muzycznej podróży. Współpraca z Niemenem była tak naturalna, jak i elektryzująca. Ich głosy, każdy inny i potężny, łączyły się w idealnej harmonii. Razem wyruszyli w muzyczną przygodę, nagrywając piosenki, które miały stać się klasyką polskiej muzyki. Włoskie korzenie Faridy dodały niepowtarzalnego kolorytu do i tak już oryginalnego brzmienia Niemena. Ich historia miłosna przeplatała się z ich muzyką. Głębia ich uczuć rezonowała w każdej nucie, urzekając publiczność w całej Polsce. Na scenie ich chemia była niezaprzeczalna. Farida, promiennym uśmiechem i gracją, podbijała serca publiczności. Ich występy to było coś więcej niż tylko koncerty. To były celebracje miłości, muzyki i nierozerwalnej więzi, która ich łączyła. Festiwal Piosenki w Sopocie, prestiżowe wydarzenie w świecie muzyki, stał się dla Faridy przepustką do międzynarodowej kariery. Jej występ na festiwalu został nagrodzony gromkimi brawami. Stojąc w świetle reflektorów, Farida przyciągała uwagę publiczności swoim potężnym wokalem i magnetyczną prezencją sceniczną. Podbiła serca słuchaczy, umacniając swoją pozycję w panteonie polskiej muzyki. Festiwal w Sopocie to było coś więcej niż tylko występ dla Faridy. To był symbol jej wejścia na międzynarodową scenę. Jej sukces był dowodem jej talentu i poświęcenia, a także zbliżył ją do polskiej publiczności. Poznań, miasto o bogatej historii i tętniącej życiem kulturze, stał się dla Faridy miejscem szczególnym. To tutaj nawiązała głębokie więzi i zostawiła trwały ślad. Miasto przyjęło ją z otwartymi ramionami, uznając ją nie tylko za partnerkę Niemena,
ale i za utalentowaną artystkę. Farida odwzajemniła się tym samym, zachwycając się urokiem Poznania i serdecznością jego mieszkańców. Stała się znaną postacią na lokalnych wydarzeniach, zawsze gotową wesprzeć lokalną społeczność. Jej ciepło i szczerość zjednały jej sympatię poznaniaków. Jej obecność uświetniła niezliczone spotkania kulturalne i występy, dodając nutkę międzynarodowego szyku do artystycznego krajobrazu miasta. Poznań stał się dla Faridy drugim domem, miejscem, w którym czuła się kochana i doceniana. Historia miłosna Faridy i Niemena osiągnęła punkt kulminacyjny podczas symbolicznej ceremonii ślubnej w Zakopanem, malowniczym miasteczku Nestled in the Heart of the Tatra Mountains. Wybór lokalizacji był głęboko znaczący. Zakopane, z zapierającymi dech w piersiach krajobrazami i bogatym dziedzictwem kulturowym, zajmowało szczególne miejsce w ich sercach. To było miejsce, w którym mogli uciec od zgiełku miasta i poczuć bliskość natury i siebie nawzajem. Ich ślub, choć w tamtym czasie nieuznawany prawnie, był świadectwem ich oddania i miłości. To była celebracja ich wyjątkowej więzi, której świadkami były majestatyczne góry i duch polskiej tradycji. Oprócz własnych dokonań muzycznych, Farida pasjonowała się wspieraniem młodych talentów. Dostrzegała w muzyce siłę inspiracji i przemiany życia, dlatego poświęciła się przewodzeniu aspirującym artystom. Jej rola jurorki w konkursach talentów pozwoliła jej dzielić się doświadczeniem i wiedzą z następującym pokoleniem muzyków. Do tego zadania podchodziła z charakterystyczną dla siebie serdecznością i życzliwością. Farida wierzyła w moc konstruktywnej krytyki przesyconej wyrozumiałością i empatią. Jej spostrzeżenia były nieocenione, pomagając młodym artystom doskonalić swój warsztat i odkrywać własny, niepowtarzalny styl. Dla uczestników konkursów obecność Faridy w jury była zaszczytem i przywilejem. Widzieli w niej nie tylko ikonę muzyki, ale i mentorkę, której szczerze zależało na ich rozwoju i sukcesie. Śmierć Czesława Niemena pozostawiła pustkę w świecie muzyki i w sercu Faridy. Znalazła się w centrum batalii prawnej o ochronę jego artystycznej spuścizny, zadania, którego podjęła się z wdziękiem i determinacją. Spór o prawa do piosenek Niemena był złożony i pełen emocji. Farida pozostała jednak nieugięta w swoim poświęceniu, by uszanować wolę zmarłego męża i zachować jego muzyczne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Jej walka nie toczyła się tylko o własność prawną. Chodziło o ochronę integralności sztuki Niemena i zapewnienie, że jego muzyka będzie nadal inspirować. W tym wszystkim Farida wykazała się niezwykłą siłą i wytrwałością. Stała się symbolem niezachwianego poświęcenia, niestrudzenie, walcząc o ochronę spuścizny ukochanego męża. Droga życiowa Faridy, od początków we Włoszech po trwałą historię miłości z Czesławem Niemenem, pozostawiła niezatarty ślad w polskiej kulturze. Będzie zapamiętana nie tylko ze względu na swój muzyczny talent, ale także za ciepło, życzliwość i miłość, którą obdarzyła Polskę. Jej historia jest świadectwem potęgi muzyki, która potrafi przekraczać granice i łączyć ludzkie dusze. Jej niepowtarzalny głos, w połączeniu z artyzmem Niemena, stworzył brzmienie, które głęboko poruszyło polskich słuchaczy. Poza muzyką, Farida pozostanie w pamięci jako osoba o wielkim sercu i zaangażowaniu w życie społeczne Polski. Z otwartymi ramionami
przyjęła polską kulturę, nawiązując głębokie więzi z ludźmi i miejscami, które ją zauroczyły. Spuścizna Faridy to miłość, muzyka i wymiana kulturowa. Na zawsze pozostanie w pamięci jako ceniona część historii polskiej muzyki, gwiazda, która znalazła swoje miejsce w sercu.